tej strony Kapu i dzisiaj będziemy uczyć się żonglowania czterema piłkami. Czterema piłkami można żonglować asynchronicznie. Albo synchronicznie, to znaczy... Żeby nauczyć się żonglować piłkami w ten sposób, jak pokazałem, należy najpierw nauczyć się żonglować dwiema piłkami w jednej ręce. Co wytłumaczyłem na filmie wcześniejszym, a także nauczyć się tego samego ćwiczenia na rękę lewą. Często stwarza to trochę problemów, dlatego ważny jest chwyt, to znaczy gdy wyrzucamy jedną piłkę, tak jak już to powiedziałem na wcześniejszym filmie, drugą piłkę łapiemy tutaj. Trzeba sobie wyrobić taki chwyt, żeby trzymać piłki w ten sposób. Jedna piłka jest na górze, trzymana przez 3-4 palce, a druga piłka jest na dole, trzymana przez 2 palce i kłęb kciuka. Możemy sobie wyrzucać i wtedy, nieważne gdzie trafia piłka, ważne, że jesteśmy w stanie wyrzucać ją także z nadgarstka. Żeby nauczyć się żonglować czterema piłkami, najpierw dobrze jest przećwiczyć sobie ćwiczenie i to na obie strony, które będzie polegało na tym, że mamy dwie piłki zielone w jednej ręce, która będzie naszą ręką na razie dominującą, czyli prawą. Zakładam, że jesteśmy praworęczni, dla leworęcznych jest to odwrotnie. I ręka lewa, gdzie będzie tylko jedna piłeczka. I będziemy sobie wyrzucać na przemian dwie piłki i jedną piłkę. Będzie to wyglądać tak. To samo ćwiczenie powtarzamy na stronę lewą. Planowaliśmy kilka cykli takiego ćwiczenia. Możemy następnie spróbować zrobić cały jeden cykl synchronicznie. Moim zdaniem najłatwiej nauczyć się żonglować czterema piłkami na początek synchronicznie. I w tym momencie możemy spróbować zrobić cały jeden pełen cykl żonglowania synchronicznego. To znaczy wrzucamy najpierw dwie piłki z przodu z palców, a następnie z tyłu z nadgarstka, łapiąc jednocześnie do palców, co jest ważne, piłeczki, które będą wracały z powietrza. Coś takiego. Powtarzamy to do oporu. Ważne jest, żeby w trakcie ćwiczenia wrzucać piłki do środka. To znaczy, tak naprawdę każdy może sobie wybrać w swój własny sposób. Można też wrzucać piłki do środka, to znaczy tak. Ja na przykład tak nie wyrzucam, ponieważ wygodniej mi się wyrzuca na zewnątrz. Wyrzucanie do środka albo na zewnątrz przydaje się w innych, bardziej skomplikowanych trikach, ale o tym może kiedy indziej. Następnie, gdy już mamy ćwiczenie to, żeby wyrzucać piłki pod kątem, właśnie tak, na zewnątrz, czy też do środka, to zależy jak sobie wybierzecie, polega na tym, żeby piłki wam się po prostu nie zderzały. I teraz możemy próbować przechodzić dalej, na przykład robiąc 3 wyrzucenia. Tak, a później wyrzucamy 4 razy. I w ten sposób ćwiczymy do momentu, aż uzyskamy powiedzmy 20 powtórzeń, 30 powtórzeń. Wtedy możemy powiedzieć, że wstępnie umiemy ten trik. Z tym, że nauka przebiega analogicznie, z tym, że nie wyrzucamy synchronicznie naszej piłki. To znaczy wyrzucamy piłkę z ręki lewej w tym pierwszym ćwiczeniu przygotowującym, które pokazałem, w dowolnym momencie. Dla niektórych jest to prostsze, dla niektórych jest to trudniejsze. Ja osobiście wybrałem na początek naukę synchronicznego rzucania, a dopiero potem rzucałem asynchronicznie. Obejrzenie tego filmu, jeśli dotrwałeś już, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli oglądasz to do końca, to znaczy, że zainteresowałeś lub zainteresowałaś się w jakiś sposób żonglerką i zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żeby zobaczyć więcej sztuczek.